Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Żuraw.pl. Witam na kolejnej, trzeciej już sesji przygody Mroczna Granica, którą rozgrywamy w systemie Warhammer 40 000 Rogue Trader. Ze mną są moi dzisiejsi gracze. Nie odnotujemy znowu dzisiaj obecności Kamili, która wcielała się w Beatrice Aurore Morticie, bo znowu notorycznie nie ma czasu z nami grać. Ale także dzisiaj nie ma z nami Magnusa Jacksona, prawdziwego Magnusa Jacksona, czyli Xaszersa, który gdzieś tam się wakacjuje, urlopuje i nie zdążył wrócić. Natomiast wrócił Zajęczak, który z racji tego, że jego postać nadal jest w stanie ciężkim, to postanowiliśmy mu przydzielić postać Magnusa Jacksona, bo będzie bardziej użyteczna na tym etapie przygody niż Seneschal. A Seneschal będzie dochodził do zdrowia pod opieką właśnie Medbeja i tych amputatorsko augmentujących zdolności Beatrice, tak. Więc zacznę od Guli. Gula wciela się w rolę Santiago de Nuo, Lorda Kapitana. Cześć wszystkim, witajcie na pokładzie karmazynowego króla. Potem jest Matus Sound Only, który wciela się w pierwszego oficera Andersa Aleksandrowa. Później jest Zajęczak, który normalnie by się wcielał w rolę Regisa Quintilusa Mantry Seneschala, ale dzisiaj przejął tymczasową kartę postaci Magnusa Jacksona i właśnie dzisiaj się w niego będzie wcielał. Myślę, na końcu, że dam radę wziąć te stery w moje ręce. Tak, i na końcu jest Arek, który nam tutaj mocno opóźnił streama. Arku, przeproś. No niestety, najpierw musiałem dojechać, a potem padło totalnie Wi-Fi w całym domu i trzeba było je stawiać na nowo. Nie zrozumiałeś rozkazu. Przeproś, nie tłumacz. A nie, ja się najpierw tłumaczę, szefie. No to teraz przepraszaj. No dobra, sorry, że musieliście tak czekać, ale to było z przyczyn niezależnych. No wiecie, psykerom ciągle zdarzają się burze warp i tym podobne rzeczy, no tak się jakoś złożyło i tym razem. Tak. Więc... A obiecuję, że postaram się, żeby w tym razem też jakieś głowy nie wybuchły, no chyba, że wrogów. Zapomniałem wspomnieć, że Magnus Jackson jest Voidmasterem, czyli mistrzem akurat sternikiem na okręcie karmazynowy król, a Quercus Robustus jest astropatą, chórmistrzem astropatów, ale jak będzie podpadał lordowi kapitanowi, to zostanie zdegradowany. Durmistrza. Tak. Na zędzu mistrza. Durmistrza. Durmistrzem. No zędzą mistrz, no też dobrze. Chór durmistrz. Tak. Ktoś ma ochotę przypomnieć, co się działo na ostatniej sesji? Nie. Czyli zachęcamy do obejrzenia do ostatniej sesji, jeszcze chyba wisi na... Ja mogę powiedzieć. To proszę, referuj. Otóż tak. Nasz przepiękny statek został porwany przez... To okrutny, przeokropny, przerażający, obrzydliwy i plugawy artefakt Xenos. Jak się okazało, był to artefakt obrzydliwej, straszliwej xenogatunku, który się nazywa Bata? Czy jakoś tak? Juvat. Juvat, o, Juvat, właśnie. No, w każdym bądź razie ten cały, że tak powiem, paskudny artefakt Sycharus Worm podłączył się do naszego systemu komputerowego statku, czyli głównego kogitatora poprzez jednego z serwitorów. Przy okazji zbuntował wszystkie serwitory, które prawie by wycięły naszą załogę w radosnej wyżynce rodem z filmu Hardware / Tajemnice Syriusza, czyli Screamers, ale jakoś się to udało opanować. No a potem, jak już wyszliśmy z warpa, to się okazało, że jesteśmy w dziwnym systemie planetarnym, który ma zamiast Słońca dziwną stację kosmiczną, nie Gwiazdę Śmierci, tylko stację kosmiczną owych Juvat, która i oddziaływanie powoduje, że nie można wejść w warp, a silniki jonowe dużego statku też nie działają. Odkryliśmy, że jest tam księżyc w tym układzie planetarnym zamieszkały przez rozbitków statków, którzy trafili tu w bardzo podobny sposób jak my. Albo porwani przez Sycharus Worma, albo przypadkiem burza warpowa ich wyrzuciła w tym systemie.
udało nam się nawiązać w miarę przyjazne stosunki z tymi rozbitkami i ich przywódcą. Przy okazji okazało się, że jest tam jeszcze jedna grupa rozbitków, którzy są fanatycznymi wyznawcami Boga Imperatora i najchętniej wycięliby całą resztę, ponieważ na tej pierwszej kolonii jest sporo mutantów. Ale się zasymilowali, jest w miarę tam spokojnie, jest. Ludzie sobie współżyją, czy dzieci akurat nie mają, się okazało. W każdym razie z mutantami, a tamci chcieliby ich wyciąć. No i już się dogadaliśmy wstępnie z przywódcą tej pierwszej grupy na zniszczenie pewnego systemu, chyba takiej wieży, kryształowej wieży na tej stacji kosmicznej i w tym celu dostaliśmy od niego torpedę wirową chyba. Taką bombę, coś, ale bomba atomowa. W każdym razie, żeby to dostarczyć, potrzebujemy z kolei statku, a obi fanatycy z kolei mają zakumplowaną panią kapitan, której statek tak się ładnie ustawił, że jego działa, a ma ich sporo, mogą pięknie ostrzelać tą stację kosmiczną i zająć jej osłonę powietrzną, że tak powiem. Teraz się składa z takich kryształowych myśliwców, zdaje się, to były jakieś osy kryształowe czy coś takiego. W każdym razie... To myśliwce, to bardziej wielkości fregaty te statki są. Tak? Aha, dobra, no to bo jakoś miałem skojarzenie z myśliwcami. W każdym razie lecimy teraz, znaczy wybieraliśmy się do tej drugiej, że tak powiem, kolonii tych świrów, o przepraszam, lojalnych fanatyków Boga Imperatora i żeby się dogadać w sprawie tego bombardowania tej, no, tej obrony tej stacji. No i tak się skończyła poprzednia przygoda. Okej. Okay. Chyba, że ktoś ma coś do dodania. Zacznijmy od tego, skąd się w ogóle wziął ten robal u nas na pokładzie. Ten robal, on był wcześniejszy. On był z wcześniejszej przygody. Wydawało nam się, żeśmy się go pozbyli i dali go inkwizycji. Okazało się, że Gnojek się gdzieś w dziwny sposób zakamuflował. Gdzieś? I był z... No, gdzieś! Blask ci zęba, no. No dobra, że tak miałeś powiem... Miałeś robacze myśli. Dobra, no, Robustus zdyżygał się na złoto i zrobił się z tego Psycharus Worm, no. Na nowo. Niech wam będzie. To musiało być wyrażone, to musiało być, wiesz, zaznaczone. No, zeżygał się na złoto, no. I się z tego zrobił Psycharus Worm. Dobrze, no to przechodzimy do dzisiejszej sesji. Pierwszy ty mi powiedz, właśnie, jaki my mamy plan? Polecieć? Ty uwodzisz swoimi pięknymi wstawkami o Bogu Imperatorze tego pierdolca i zapewniasz nam resztę, tak? Tak? No. No, mogę. Ja bym tam wsadził ten ich transporter do bomby i po prostu ich wysłał na ten kryształową wieżę. Jest mały problem, bo coś mi się wydaje, że tak nie będzie. Musimy wyjebutać tego, co mówił ten pan, czekaj, jak on się pan nazywał? Martek. Martek mówił, że trzeba wylądować i zniszczyć najpierw tą osłonę jakąś. Coś takiego było, że jest jakieś pole, no nie? Nie. Nie, on powiedział... Panie kapitanie, było coś takiego, mówiłeś, no nie? Osłonie nie wydaje mi się, ale wydaje mi się, że to po prostu ten, nie ma jakiej tej bomby, znaczy no zrzucenie jej jest ryzykowne, nie? Więc trzeba ją podłożyć tam. Wylądować, podłożyć. Wylądować, podłożyć ją pod wieżę, jakąś główną chyba przekaźnikową i ją rozwalić przez to. I wtedy padnie cała stacja i nie będzie mogła trzymać ten... Nie cała stacja padnie, tylko padnie jej zagłuszanie warpa. Zagłuszanie warpa padnie, tak. No. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Bo nie zawsze to, co mówią ci przyjaźni panowie, którzy chcą dać ci bombę, jest prawdą. Dokładnie tak. No, ale wielkiej szansy nie mamy, bo musimy przede wszystkim się stąd wydostać. Żeby odzyskać sprawność w silnikach i możemy uciekać. Pytanie, ile będzie trwało, to zagłuszy ten nasza blokada zagłuszania. Jak oni szybko się naprawią. Ile się naprawia? Chociaż fakt.
Tam mogą być jakieś systemy naprawcze. A no, jeżeli zrobimy wystarczająco duże boom, a przecież to jest... Wiecie co, ja się najbardziej martwię, że tam zamiast systemów naprawczych mogą być demony, które oni wyznawali. Tam systemami naprawczymi ja bym się nie martwił. Powiedzmy to tak. No, obronne też. No. Miejsce. To weźmy fanatyków. Ja bym wziął tych fanatyków. Nie giną do imperatora. Jak lubią. Powiem tak. Jeżeli lubią, to lubią, ale ginąć za imperatora to jest wielki zaszczyt, ale lepiej działać dla imperatora jako żywi. Dlatego potrzebujemy mięsa armatniego. Czego nie rozumiesz w tym, co powiedział pierwszy? W porządku, jestem za. Tak się nie lubię. Dobra, to co? Trzeba uprosić panią kapitan o wsparcie ogniem? Pytanie, czy się na nią wtedy te osy nie rzucą? Wiesz co? Zastanawiam jeszcze, czy my nie mamy jakichś zbędnych zasobów ludzkich, które by mogły obsadzić na przykład ten krążownik, który teoretycznie ma zasilanie i ma dobre... Bo tam coś takiego było. Pamiętacie, mówili, że jest krążownik, który nie może latać, ale może strzelać. No to właśnie to pani kapitan na nim siedzi. No to nie o krążowniku mówili, tylko o okręcie tej Lenary Kobold. To jest transportowiec. A, to jest transportowiec. Ale na pewno jest uzbrojony, tak jak każdy imperialny statek większy. Must it should be. This is the way. Kto to widział być uzbrojony? Lecja. Transportowcy też muszą być uzbrojeni na wypadek ataku piratów, tak? No. A tym bardziej, jeżeli to jest okręt wolnego kupca, no to tym bardziej musi być uzbrojony. Nasza fregata to jest tylko jacht. To nie jest fregata, to was jest duży rajder. No to jest jacht, no przecież mówię, no. Anders, to jak do tego podchodzimy? Pytanie. To znaczy? Pytanie, kto nosi bombę? Ona jest duża, podejrzewam. Owszem, bomba chyba na pewno. Nie... Torpeda wirowa na pewno jest duża. Żebyśmy też mieli czas, żeby stamtąd się ewakuować. Opóźniony zakon? Zawsze. A, dobra, ja się na tym nie znam. No nie wiem, to wy się znacie na uzbrojeniu. Ja proponuję. No tak, czy Magnus wie jak należy postępować z tą bombą? A to musiałbyś mi rzucić na Techusa. Dobra, to już... Albo ewentualnie ja mówię, na... Albo ewentualnie na ten, Techusa, albo na... Masz jakąś common bądź scholastic lore, na przykład wojna, czy jakaś tam... Mam Imperial Navy, ale to nie wiem, czy chodzi o technologię, czy raczej o... Chodzi o struktury wojskowe bardziej. Znajomości. Mam wall jako common lore. To możesz na wojnę rzucić ewentualnie, albo na Techusa. Obie minus 10 modyfikator. Dobra, to chyba tylko na wall mam. Bo Techusa Magnus nie ma wykupionych. Go nawet. Może na dobra, nasza ale to i tak jest. Ewentualnie Beatrice może wam powiedzieć. No. Albo nasi trybogłowi, których mamy o łódź zajeba, bo pewnie z 50. Jak nie więcej. Tam wie, czy oni w tym sami nie replikują. Ale podsumowując, mamy jednego gangstera naszego. To jest pewne. Mamy na nim bombę w tej chwili. Bo my nim lecimy, tak? W tej chwili. Tak. Mamy potencjalne wsparcie ogniowe w postaci transportowca pani kapitan. Mamy katedrę latającą pełną fanatyków. Ale nie wiem, czy ona lata, czy się porusza, czy nie jest rozbity. Znaczy nie porusza się, ale tak samo się nie porusza jak nic. Mamy jest jeszcze drugi gunkater. Ten zdecydowany ich. Mhm. Czyli ja bym wypchał tego drugiego fanatykami, puścił go przodem, niech sprawdzają. Myślę na ustach. Rozpoznanie ogniem niech prowadzą. A my po cichutku za nimi. Odłożymy co trzeba i uciekniemy. Tak myślę. Mistrzu gry. Przyglądając się, nie wiem, przez jakiś teleskop albo coś innego, co mamy, czy jest jakieś podejście do tej planety takie, które mogłoby być przeprowadzone w taki sposób, że dryfujący statek na wyłączonych te kurwy nawet nie zauważą, a my przelecimy? Wiesz, tak próbuję, wiesz... Chyba, żeby tam puścić jakiś statek taki, wziąć no, jakiś... No właśnie, słuchaj, chodzi mi raczej o to, czy anstromancją nie mógłbym toru podejścia właśnie takiego wyliczyć, albo czy czegoś takiego. A możemy zrobić próbę. To jest przecież złomu kosmicznego. Pytanie, co się dzieje z tym złomem, jeśli podleci za blisko tej struktury.
Czy astromancją mógłbym to zrobić, czy nie? Moment, sobie zobaczę, co on tam robi, ta twoja astromancja. To co, robimy próbę? Poczekaj chwilkę, bo mistrz gry się zastanawia, czy mogę rzucić. No w ogóle jakieś zapasowe silniki do Akida, bo do Konkatera? Zapasowe silniki? Tak, albo części na tyle dużo, żeby zmontować silnik, jakikolwiek taki, który by po prostu popchnął jakiś złom. A wiesz ty co, na to to możesz mi rzucić na... Dobra, na profit może... factor. Tak, na profit factor. Acquisition test, tak? Tak. Ja mogę przeczytać, co to znaczy astromancja, że to jest po prostu wiedza o gwiazdach i ciałach niebieskich. Użytek teleskopów i innych przyrządów. Dobra, a jakie mam utrudnienia do tego rzutu? Minus 10. Standard, submit. Proszę cię bardzo, 2-2 sukcesu. Więc tam na pewno gdzieś tam w składzie tych mechanikusów jakieś części do ewentualnej naprawy twojego gunkatera się znajdują, więc jest to jak najbardziej możliwe, żeby próbować coś z tego zmontować. Chodzi o to, żeby mieć sprawny silnik, doczepić go do czegoś wielkości gunkatera i żeby sobie to poleciało w stronę tej struktury. Żeby zobaczyć, jak w ogóle reagują te latające cosie na coś tej wielkości. Można tam ewentualnie wsadzić jakieś serwitory. A raczej serwitorów to ja bym tam nie wsadzał, bo jeszcze kurwa zawrócą i przyjebutają w nas. Ale jak zawrócą, jak to będzie silnik wszczepiony do złomu? Astromancja to wiedza o gwiazdach, osobliwościach i światach dookoła nich. Teoretyczne rozumienie, jak używać teleskopów, astrolitów, map i temu podobnych. To tak średnio mi pasowało. Czy astropata nam się wykopertnął? Co ty próbowałeś zrobić? Podskakiwać? Ja tam ci na operze kołają. Astropata nam podskakiwa. Próbował wycinać chałupce i tak mu wyszło. Fikołka, no znów fikołka. No właśnie nie udało mu się tak trochę bardzo. Się połamał. To jest kolejny. A od tej, a od mechanikusów... Kapitana próbuje taką próbę testu. To znaczy, wiesz co, kurwa, ja bym się zastanowił nad czymś innym. Czy my mamy na tyle funduszy i rzeczy, żeby... Jak dużo, patrzę przez ten teleskop, jak dużo tego kurestwa tam lata, tych osób? Przynajmniej od kilku do kilkunastu. Czy jest jakaś możliwość, nie wiem... Wiesz co mnie kusi pierwsze? Hmm? Wysłać tych skurwielni innym podejściem, żeby ściągnęły na siebie ogień, a my tych gdzieś tyłem. No to tak też mówiłem, żeby wysłać... Zajęli się tamci czymś, pierwszych ich puścić. Ginął to zginął. To jest ofiara, jaką jesteśmy w stanie ponieść. Ja myślę, że sensownym rozwiązaniem jest jakby pani kapitan strzelała po prostu mniej więcej w strony tej stacji. Wtedy osy zaczną lecieć w jej kierunku. O ile zaczną lecieć? No dobrze, to będą, że tak powiem, atakować coś, co zagraża bezpośrednio stacji. No i my po prostu pod tą osłoną, my po prostu z kolei będziemy w stanie, my i desant świrusu, wylądować na planecie. A dalej to już puścimy ich przodem, żeby ich zeżarło cokolwiek tam jest, a my sobie pójdziemy za nimi. Czy wy widzieliście tych dziadków? Wyobrażacie sobie ich jako desant? Ale momencik, to chyba nie byli wszyscy. Wszystko, co dostanie piłomiecz, jest w miarę skuteczne. Masz piłomiecz gdzieś na... Podejrzewam, że mamy tego trochę. Zbrojowni, tylko że znowu wracanie na statek w tym momencie to jest parę ładnych godzin lotu tutaj z powrotem. Mamy czas. Wiesz co, jedyne co mamy to czas. Czasu my mamy od zajebu. No aż w sumie dopóki wam się zapasy nie skończą. No. No więc co znaczy parę godzin wobec liczności? A rozumiem, że teraz to lecicie w kierunku tego grupowania owych fanatyków religijnych, tam gdzie zamieszkują. Tak. Chcemy pogadać swoją kapitan. Tak więc po jakichś dwóch i pół godzinach lotu, gdzie Magnus starał się was bezpiecznie przeprowadzić między dryfującymi w przestrzeni kawałkami kosmicznego śmiecia i skał, waszym oczom ukazuje się katedra, to tak dosyć dużo powiedziane. Jest to raczej kilka pomniejszych kosmicznych kamieni połączonych swojego rodzaju rampami, a na największej skale ze wszystkich jest umieszczone coś w rodzaju świętej kapliczki, pochodzącej prawdopodobnie z jednego
z okrętów, które gdzieś tutaj swojego czasu musiły trafić, który albo w wyniku działań rąk ludzkich, albo w wyniku po prostu zderzania się z poszczególnymi śmiećmi tutaj dryfującymi w przestrzeni, trafił w końcu na tą skałę i tam się uplasował. Dolatujecie do prowizorycznego lądowiska, gdzie na miejscu obok jest już umiejscowiony ten bardziej rozklekotany gankater, którym przylecieli mnisi, których prawdopodobnie spotkaliście tam w osadzie ocaleńców Marteka. Mistrzu gry, pytanie za 100 punktów. Zanim ja tam ląduję, sprawdzam, czy na tej torpedzie, którą nam dał, nie włączył się timer, no nie? Nie, znaczy tak, ogólnie dostałeś informację od trybogłowych mechanikusów, że jest możliwe podłączenie jakby tego zapalnika czasowego do tego ładunku i można go w ten sposób uzbroić i zdetonować na odległość. Natomiast badania wykonane przez podwładnych Beatrice, czy nawet ją samą, bo pewnie była niezwykle zainteresowana bliższymi oględzinami. Nie byliśmy u siebie na statku. Nie byliście? No kiedy? No to mamy trybogłowych kilku na tym, wzięliśmy je przecież kilku. Na gankaterze. No to ich oględziny nie wykazały tego, żeby Mertek was oszukał i zdalnie jakoś odpalił zapalnik w bombie, chcąc wysadzić fanatyków religijnych. Aż tak chyba nie był nimi przejęty, żeby chcieć się z nimi w ten sposób rozprawiać. W każdym razie lądowisko jest otoczone swojego rodzaju polem siłowym generowanym przez zapewne któreś z elementów z rozbitych statków, ale skany z pojazdu informują, że w dużej części tego dziwnego, pokracznego przybytku atmosfera jest czymś, co praktycznie nie istnieje, więc znaczną część pobytu tutaj będzie trzeba wykonywać w skafandrach próżniowych lub ewentualnie w swoim przypadku w... Statek pani kapitan gdzie jest? Stąd go nie widać. Dobra, jest tak. Kanoniku Pelar, proszę o pozwolenie wejścia do przybytku świątynnego. Przez chwilę w głośnikach słychać tylko szum. Później o takie ten jakby dźwięk ciężkich chorałów ci gra w głośnikach, a potem takie trzaśnięcie. Zezwalam na lądowanie w imię Boga Imperatora. Patrzę na niego, na głośnik jak na idiotę, my już wylądowaliśmy. Tak między nami mówiąc, no nie? Bo opisywałeś, że na lądowisku już tego, tak? Znaczy jak się zbliżaliście. Ja nie wiem, że lądujecie, tylko widzieliście z góry. Dobra, okej. Okay. Nie no, myślałem, że wylądowaliśmy, bo opisywałeś już ten stojący obok. Może na płycie obok. Dziękuję światły mężu. Ląduj w imię Boga Imperatora. Widzicie, jak mówiąc to, wasz kapitan przewraca oczami, patrząc się na Andersa, no nie? Myślę, że też przewracam oczami, bo ląduje to dlatego, bo chce wyjścia, a nie dla Boga Imperatora. Pamiętam to sobie. Ty jesteś ten lepszy fanatyk, nie ten gorszy, tak? Tak, jestem skuteczniejszy. No to ruszajmy. Jak tylko wylądowaliśmy, biorę dupę z tego niewygodnego krzesełka, na którym siedzę. Poprawiam cały... Ja tam wziąłem fotel. No. Anders! Jak podróżować jest klasą? To jest fotel, ale dla mnie to jest niewygodne krzesełko. W porównaniu z tym, co mam u siebie, tak? Cicho. Ty masz może krzesełko, bo ja mam fotel. Zamkniesz się? Kiedyś. To co, zaczynasz gadać się tym cholernym kle... O cholera, nie wyłączyłem. Słyszysz? Nie wyłączyłem Voxu. Będziesz gadał? Czy ja mam gadać? Gadaj, a ja będę ten... dopowiadał. A ty będziesz robił dobre, ważne wrażenie. Na razie to musicie zejść z tego, z gankatera i wejść do tej instalacji, tak ją nazwijmy. Bierzemy dobra, obstawę. To komandosów? Paru można wziąć. Dobra, bierzemy obstawę, mój drogi mistrzu gry. Mhm. Idziemy w czwórkę plus obstawa, plus najbardziej wczepionego kurna trybogłowych też jeszcze, wiesz, żeby go podkurwić trochę. Zbliżacie się tą swoją kawalkadą do wrót i po drodze widzicie
wymalowane na takich fragmentach jakby ścian, jakichś pokładów czy podobnych konstrukcjach, wymalowane z jednej strony spalić heretyków, oczyścić nieczystych i temu to drugie. Ja się chowam gdzieś za pozostałym. A na innej na przykład mutantom i odstępcom, tutaj w miejscu odstępców jest taka taka koślawo narysowana czaszka z kołem zębatym, wstęp zbroniony. Ja myślę... Jak to jest? Ja jestem ubrany w Void Suit, więc chyba nie widać aż bardzo tak moich deformacji. Znaczy, się stałem trochę... Twoja choroba została wyleczona cybernetycznie, że tak powiem. No tak, ale to stoję z tyłu. Stoisz, nie zwracam na większej uwagi. Wojcucie, problem. Na widok tych przekreślonego symbolu mechanikusów. A jak to wygląda? Jak to jest ponapisywane? Jak to jest ponapisywane? No jakąś, nie, no taką farbą, wiesz. Jakby ktoś wziął jakąś farbą do konserwacji, na przykład tam jakichś, wiesz, pokładów czy czegoś i po prostu wymalował na ścianie takie duże, widoczne z daleka litery. Amatorzy. I tam jakieś, jak zareagował na strybogłowy? No tak się zatrzymali przy tym i tylko słyszysz w głowie, znaczy w oksie swoim: kapitanie, jakie rozkazy? Idziemy dalej, jesteś moją świtą, bez kurwa przesady. No idziemy dalej, mistrzu gry. Więc dochodzicie do wrót tej kaplicy, tej kaplicy świątynnej i widzicie przed nią dwóch branych w stroje właśnie próżniowe strażników, którzy na wasz widok zastępują drogę wam i wskazując palcem na kroczących... Zanim on cokolwiek zacznie mówić, leci tekst, ja go zastraszam, tyle ci powiem. Spróbuj tylko coś powiedzieć o moich ludziach, a pozwolę mojemu bratu odpalić święty płomień. Zastraszam, tak? To rzuć na zastraszanie. Jakiś modyfikator dodatkowy przez to, jak my wyglądamy? Dam ci plus 10, aczkolwiek. Powtórzę to. Udało się. Wyrzuciłeś... 0,1 sukcesu. Czekaj, bo sprawdzam, ile wyrzuciłeś. Nie, bo wyrzuciłeś 60 na 51. Na 61 plus 10 mam. Widzisz? Jeżeli mam 51 intimidation i dodajesz mi plus 10, to mam 60. Czyli aha, się dobra. Udało. No to tak, on tak, odstępcy, potem słyszysz tylko trzask w swoim voxie, kiedy gdzieś tam przełączają się na częstotliwość wewnętrzną swojego zgromadzenia. Zaraz, kto? I tak. Co? Przez chwilę rozmawia przez voxa, słyszycie tylko trzaski na waszych kanałach i potem rozstępują się na boki, uchylając odrzwia. Ale przez wizjery ich strojów próżniowych widzicie ich fanatycznie gorące, rozgorzałe spojrzenia, które bardzo takim świdrującym wzrokiem patrzą się na mechanikusów. Całego jednego, no na tej. Jednego wzięliśmy, tego najbardziej powstrzypianego, ale jednego. Ja nie chciałem ich wszystkich brać. To jednego mechanikusa, którego masz ze sobą. Anders, o jakich odstępcach on mówił? No to jest jeszcze zanim przelazłem, no nie? Przepraszam, czy pan mówił do mnie te odstępcy? Pokazuję na palcem na tego, na mechanikusa. Z tego co wiem, według świętej wiary, weź mnie popraw, jeżeli się mylę, mój drogi Andersie, to mechanikus jest uznawaną przez Imperium religią, prawda? Jest religia. To jest przecież według credo, to jest to niezbędni sojusznicy. Czyż no. Gdyby nie oni, to byśmy nie mieli jak podróżować nawet? Tak jakby? Ewidentnie ci tutaj... Te wasze wojcuty też by nie działały, gdyby nie tacy jak on. Kto wam podtrzymuje? W ogóle to porządki są. Amatorszczyzna. Mówię, proszę się wy tego dobrze wyrażać o moich współpracownikach, bo zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Lekko się uśmiecham, wiesz, pod tym hałasem. Dobra, chodźmy stąd, bo... Jak ktoś tu jest odstępcą, to oni są odstępcami. Dobrze, chwileczkę, zaraz to wyjaśnimy. Ty nie wziąłeś tego swojego płomienia, bo ty masz chyba... Zawsze przy sobie. No, to idziemy, mistrzu gry.
Więc idziecie dalej. Jest to korytarz ewidentnie jakiejś kaplicy świątynnej z jakiegoś okrętu, który przeradza się po pewnym czasie w wstawioną tutaj ewidentnie sztucznie śluzę powietrzną, która w momencie, kiedy do niej podchodzicie, zaczynają zapalać na niej lampki kontrolne i słychać syk wypuszczanego powietrza, kiedy właz tej śluzy otwiera się jakby na powitanie wasze. Kaczamy. No to jest to zwyczajna taka śluza powietrzna służąca do odcinania przestrzeni bez atmosfery od tej z atmosferą, kiedy tam wszystkie procedury kontrolne przechodzicie, kogitator informuje o kolejnych fazach procesu wyrównywania ciśnień i tym podobnych spraw, to drugi właz po drugiej stronie otwiera się i widzicie rozległy hol wyłożony jakimiś imitującymi nieco świątynną podłogę płytami, taką przestrzeń z kolumnami strzelistymi, gotyckimi, jakimiś łukami, które ewidentnie są jakby przedsionkiem, holem tej dawnej kaplicy świątynnej. Kręci się tutaj sporo ubranych w czerwone, takie ciemno-czerwone, stare już w wielu miejscach spłowiałe habity księży, czy też zakonników ewidentnie. Część jest w podobnym wieku i podobnej postury jak tych, których spotkaliście w osadzie Marteka, ale część też jest młodszych, ogolonych na łyso, na przykład akolitów. Wielu z nich nosi przy sobie piło, miecze, ale wszyscy ewidentnie patrzą się na was wzrokiem płomiennym i szczególnie widać, że wielu z nich marszczy czoła i dziwnie patrzy się na przedstawiciela mechanikusów, który z wami tutaj jest. Podchodzi do was jeden z zakonników, starszy jegomość z siwą brodą, też ogolony na łyso, który zaplatając, chowając dłonie w szerokich rękawach, skłania się lekko. Witajcie w bractwie. Czego? W bractwie, po prostu, tak się zwiemy. Jesteśmy społecznością wiernych wyznawców Boga Imperatora. Właśnie tak nie bardzo, z tego co widzę. Co to znaczy, że tak nie bardzo? No, amatorka, koszarka, wszędzie. Błędy ortograficzne w napisach. Nie wiem, o czym mówicie, panie. Leczenie języka. O, herezja. To święte miejsce, panie. Tutaj nie ma herezji, jesteśmy od niej wolni. Błędy ortograficzne w języku. O, herezja. To faktycznie były błędy ortograficzne? Dał nam. Były błędy. Dobra, nieważne. Leczenie języka jest herezją. Herezja karana jest tylko w jeden sposób. Dobra, ja bym chciał odciągnąć trochę Andersa w tym, bo to nie jest najlepsza szkoła negocjacji. Najlepsze. Jeszcze nie wyciągnął broni, więc nie o to mu chodziło. Mistrzu gry, patrząc na przepraszająco na tego klechę, no nie? Wybacz, szlachetny panie, porywczość mojego pierwszego, ale jest... Dogłębnie studiuję credo imperialne. To się chwali. Bardzo się chwali, natomiast... I bardzo mu się nie spodobało nazywanie imperialnych planów maszyny jako odstępców. Mi się tu dużo więcej rzeczy nie spodobało. Ale wracając do tego, gdzie znajdę waszego przeora? A ja, jak on się zaczyna unosić jakoś, wiesz, albo coś, to ja go zlewam. Tylko mówię to, co właśnie powiedziałem, no nie? Dobrze, dobrze i wiesz, gdzie jest ten wasz przeor? Możemy porozmawiać. Brat Palar jest... w centralnej komnacie kaplicy. I tak wyciąga rękę z tych szerokich rękawów i tak macha do jednego z młodszych kapłanów, który ewidentnie wiedząc, co ma robić, biegusiem udaje się gdzieś tam w głąb świątyni, nie? Jak on tylko przestał na chwilę na nas zwracać uwagę, to interkomy tych 10 marines, którzy są z nami, no nie? Tych moich, dostają ten... Szyk ubezpieczony, posuwamy się i czekać na dalsze rozkazy, tak? Dostał to też dowódca, dowódca, czyli ten, jak Anders, no nie? Kapłan Omnica Jasza, który z wami jest, tylko słyszałeś, jak tylko wydał jakiś przeciągły szereg pisków w Technalingua, ruszył. Jeszcze jedną rzecz mogę? Prosił właśnie naszego mechanikusa o ocenienie stanu technicznego tego naszego otoczenia teraz.
Dobrze, to niech ktoś rzuci krutest na Techiusa. Rzucaj, Anders. Krutest. Na statku, tak? Mhm. Tak. Oczywiście, jak usłyszałem, to mówię, masz moje błogosławieństwo, dodając mu 10. A on go mu jeszcze wydał rozkaz, zachęcając go do dobrego tego, czyli ma plus 20. Techius. Mam w ogóle jakiegoś Techiusa na statku? Czy do łoga? Jak po prostu krutest. Krutesta rzuć. Jest krutest. No, zrób na plus 20, tak? Mhm. Tutaj na 60, bo mam 40. Twój podwładny mechanikus wysyła ci, oprócz tego, że na Voxie referuje ci tutaj kolejne jakieś zauważone rzeczy, to też automatycznie wysyła też na twój data slate cały raport z tego, co tu według niego się dzieje. Ewidentnie technologicznie cała ta społeczność jest mocno zapuszczona, co było widać po zapuszczonym gankaterze, ale też w środku wszelkie jakieś te urządzenia typu generatory pola siłowego, czy jakieś tam bardzo podstawowe kogitatory oraz systemy podtrzymywania życia, że tutaj wszystko wymagałoby gruntownej rewitalizacji, przeglądu i bardzo takiego zaangażowanego maintenance'u technicznego, bo po prostu zaczyna się to wszystko sypać i no, tak, jest tutaj mocno pod tym względem są tutaj jakby upośledzeni ci z bractwa. Ewidentnie oprócz tego, że nie znoszą mutantów, to chyba też się nie lubią z technologią. Z jakiegoś chyba powodu. Nie lubią z sobą. Fajny sposób na samobójstwo. Nie utrzymywać temów. Idziemy, to chciałem wiedzieć. No i idziemy. Data sobie zapisuję sobie na datapadzie. Ten znaleziony nie rzeczy, które mi nie pasują. Idziecie dalej i mijacie grupki tych wszystkich podobnie wyglądających kapłanów, którzy przyglądają wam się podejrzliwie cały czas, śledząc spojrzeniami każdy was krok. Czasami do waszych uszu docierają jakieś głośniejsze modlitwy wznoszone do Boga Imperatora i różnych świętych, mniej lub bardziej lokalnych. A także widzicie, że spora część z nich nosi na przykład ze sobą piłomiecze, więc nie są tak do końca bezbronni ci kapłani. Przechodząc przez główny hol, no, naliczyliście ich około 50 tutaj, ale prawdopodobnie może być ich jeszcze więcej. Nie jest to społeczność na pewno tak liczna jak ocaleńcy Marteka, ale bardziej jednolita, jednorodna i skonsolidowana. Docieracie w końcu do centrum tej dawnej kaplicy, gdzie jest pomieszczenie, w którym rezydował właśnie ktoś w rodzaju przeora, niedaleko jakby głównego ołtarza Boga Imperatora. Jest pomieszczenie strzeżone przez kolejną porcję kapłanów, strażników i stoi tam mężczyzna, który ubrany jest bardzo ewidentnie rzucający się w oczy szaty imperialnego misjonarza, przedstawiciela ministerium. Gość niewiele chyba starszy od kapitana Dnuo, który w przeciwieństwie do pozostałych braci ma zamontowane cybernetyczne oko, które łypie na was złowrogim czerwonym światłem. A oprócz tego, że w ręku opiera się na wielkim kosturze, który zakończony jest takim imperialnym orłem na szczycie i wokół niego rezonuje i buczy lekko energia pola mocy. Otoczony świtą swoich braci kapłanów, zwraca się w waszym kierunku i odzywa się. Witajcie na świętej ziemi naszej małej społeczności. Witajcie w bractwie. Jestem brat Palar. Dzień dobry. Witam. A ja nazywam się Santiago de Nuvo. Jestem wolnym kupcem. Mamy do brata kilka pytań. Być może rozwiązanie problemu tych niegodnych, o których mówisz. Ale to trzeba by było trochę ponieść zarzewie waszej wiary w pewne miejsce i wtedy będziemy wiedzieć, co się będzie działo. Staramy się krzewić wiarę na tyle, na ile się da w tym przeklętym miejscu, ale niech. Do drugich bracie palarze.
patrzę się tak na niego, wiesz, ręką pokazując, wiesz, taki znak, jakbym się zastanawiał, która z form jest dobra. Palar. O, palarze. Czy bracie palar? Bracie palar, bracie palarze. Aha, dobrze. Każda bracie z tych palarze. Form jest poprawna. Bracie palarze, mam taką falę. Jest możliwość, że być może wszyscy ci grzesznicy się stąd wyniosą. Wynieść się? Chyba prosto w objęcia warp, prosto w piekielne czeluście. Więc chcecie tu zostać, nawet jeżeli uda się zniszczyć wieżę przekaźnikową? Nie, patrzcie już na niego. No to... co? Zniszczyć wieżę przekaźnikową? Żaden statek przecież tutaj nie potrafi latać. Jesteśmy tutaj wszyscy uwięzieni. Kto niby miałby zniszczyć cokolwiek? My. Lekko się uśmiecham. Człowieku małej wiary. Małej wiary? Małej. Widzisz, panie, za dwie rzeczy... Będąc tym, czym byłem wcześniej, czyli kapitanem, komisarzem, twoi dwaj strażnicy powinni skończyć w jeden możliwy sposób. Anders, weź powiedz panu, o co mi chodzi, mniej więcej tak zrozumiały dla tego jaśnie wielmożnego, szlachetnego kapłana żargon, bo nie potrafię mu tego dokładniej wyjaśnić. Ale że co? Ty nie wiem, co z tymi strażnikami jest nie tak, oprócz tego, że są... nieprzepisowo ubrani, nieprzepisowo uzbrojeni i jeszcze mnóstwo innych rzeczy. No i podważają kredo wskazując na kapłana Omi Majasza jako na odstępcę. Dobrze chyba pamiętam, że tam jest zapisane, że to, że oni nam są potrzebni, prawda? Są nam niezbędni. No. To są słowa imperatora. A chyba nie jesteś na tyle... nieobeznany, żeby się próbować być świętszym od imperatora. Patrzę, wiesz, na niego. Ten hełm, wiesz, tej zbroi się przechylił, bo ja go nie zdjęłem. Mm-hmm. On tak przygląda ci się, chwilę milcza, potem mówi: przychodzisz do naszego zgromadzenia. Bractwo nie wiadomo czego. Zgodnie z credo, każde bractwo powinno przyjąć jakieś imię, jakieś miano. Nie można nazywać się po prostu bractwem. I twierdzicie, że znacie imperialne credo lepiej ode mnie. No to nie jest raczej trudne. Patrząc na to, co się tutaj dzieje. Wiesz, powiem to tylko tyle, że ja niestety, ale jako były bractwo w wierze, lekko się uśmiecham, twojej. Znaczy, czytając prawie kapłan, będący pośrodku walki, musiałem znać credo. A mój drogi brat Anders jest w tym kredzie jeszcze bardziej obeznany. Czegoż chcecie? Widzę, że nie ma z wami żadnego z tych przeklętych odszczepieńców z bandy Marteka. Każdy z nich niesie sobie nasiono herezji, które powinno zostać wypalone świętym ogniem. By święty ogień działał, potrzeba jest utrzymania tego ognia. A wy macie problemy z utrzymaniem całości tego miejsca. Dobrze, czego chcemy? Przejdę od razu do... tym waszego statku i minionego ludźmi, po prostu. Dokładnie. Potrzebujemy desantu, pomocy w desancie na to coś czarnego. Lekko się do niego uśmiecham, no nie? Czyli po prostu przedejść prosić o mięso armatnie dla swoich nie do końca sprecyzowanych zamiarów, kapitanie Denuo. Nie do końca zdecydowanych zamiarów. Czego nie zrozumiałeś, szlachetny i święty mężu, w tym, że chce wyrwać swój statek i wszystkie statki, które jeszcze mogą odlecieć, stąd? To jest jak najbardziej zrozumiałe. Pytanie jest, jak chcesz to zrobić? Przez wiele lat, jak tutaj tkwimy, nikomu się to jeszcze nie udało. Nikt nie ma żadnej broni, która byłaby na tyle dalekosiężna i skuteczna, żeby zniszczyć tą przeklętą, bluźnierczą konstrukcję, która wisi gdzieś tam zamiast słońca w tym systemie. Jeszcze raz może tak, żebyś zrozumiał. Mamy w posiadaniu coś, co może zniszczyć, tylko musi zostać podłożone, nie zrzucone. Rozumiesz, co mówię? Rozumiem. W takim razie, jeżeli chcesz mojej pomocy, musisz spełnić jeden warunek. Tak, słucham. Pozbędziesz się tych wszystkich plugawych mutantów zamieszkujących w sąsiedztwie tego
tchórza Marteka, który nie chce z nimi zrobić nic, co należałoby zrobić. Ja tak na komunikarze, no i na tym, na osobnym kanale do kapitana. A nie możemy po prostu tego gankatera im zabrać? Znaczy co chcesz, no to też jest na tym, co chcesz zabić tego Palanta i steroryzować. Nie, wyjdziemy stąd, weźmiemy, przesiedliśmy jednym statkiem. Wyjdziemy stąd, polecimy dwoma. Gdzie, patrząc już na niego tak jak na idiotę, znowu ten hełm się przekrzywił, to gdzie znajdę panią kapitan? Może ona będzie bardziej inteligentna, będzie w stanie zrozumieć dokładnie. Pani kapitan Lenara przebywa w swoich komnatach. Jeżeli się chcecie z nią widzieć, pośle kogoś do niej. Dobrze. To mówiąc, odwraca się napięcie i w towarzystwie swoich oblubieńców, można tak powiedzieć, gdzieś tam idzie w kierunku głównego pomieszczenia tej kaplicy, tam gdzie jest posąg Boga Imperatora i inne rzeczy, które zwykle znajdują się w takich przybytkach. Wrót z praty i ubóstwo. Ja pierdolę, co tu się kurwa dzieje? Za przeproszeniem. Młody człowiek. Jeszcze tak na odchodnym odwraca się w twoją stronę. Pomożemy ci, ale nasza pomoc za oczyszczenie tego miejsca z plugawej bytności tych pokraczników. Na ilu wyceniasz tych panów? To znaczy, ilu ich może być? To pytasz teraz, pytasz o mutantów, czy pytasz o Clary, o tych fanatyków? Nie, pytam się jego, ja to powiedziałem w grze. Na ilu wyceniasz, ilu ich jest? Za dużo. To znaczy, możesz być trochę bardziej precyzyjny. Mówimy o rzędzie 10, 20, 30 tysięcy, miliona? Prawdopodobnie kilka tysięcy. Mistrzu gry, ile straciłem załogi? 15% wtedy było strat, z czego połowa do odratowania, no to jakieś 7-8%. To znaczy kilka tysięcy to by było tyle, ile potrzebowałbym załogi, tak? No to tak 7, powiedzmy, że 7% z 20, tam chyba masz 4 tysiące. No to ty, na tym, jeżeli on mówi rację, to leci do Andersa. To moglibyśmy nimi uzupełnić załogę i wyczyścilibyśmy to miejsce z tego, co on mówi, prawda? Ja bym tu ich oczyścił, tak tutaj. Też, przy okazji. Jest ich trochę za dużo, a poza tym się nam przydadzą. To jest, wiesz, znowu tylko na woksie, no nie? Ale w gankaterze mieści się ich tylko kilkudziesięciu. 30. Może już tam w tej ładowni takiej. To mi co chodzi, mieści się 40. Oni nie dbają o... O ciało, no dobra. No, powiedzmy tak, przyłożę rękę do tego, żeby było ich jak najmniej w twoim zasięgu. Rzuć mi na jakieś przekonywanie, tylko z modyfikatorem minus 20. A mogę wziąć coś, co się nazywa charm, czyli? Niech będzie charm, ale nadal masz minus 20. Masz uroczy kapitan. Powtarzam. Powtarzasz za fate pointa oczywiście. Tak. Wierzę, że jako człowiek znający credo i lojalny obywatel Imperium oraz wyznawca Boga Imperatora dotrzymasz swojego słowa, kapitanie. Powiedz, czego potrzebujesz. Przede wszystkim, cóż, Anders, weź mu to powiedz, ty się na tym bardziej znasz. Statku i ludzi. Co? Statku i ludzi? O, właśnie, statku i ludzi. Statku i ludzi, dobrze. Ale chciałbym też wiedzieć, jak zamierzacie dotrzeć na tyle blisko tego piekielnego tworu, żeby uwolnić nas z więzienia, które nad nami roztoczyło. I podłożyć bombę pod, nie rozumiesz. Bombę. Dobrze, skoro macie bombę, to udzielę wam tej pomocy. W tym momencie słyszycie głos. Podobno ktoś się chciał ze mną spotkać. Patrzę na tą... Wybaczcie, bracie Peroże. Odwracam się w stronę dziewczyny. To z panią kobiety, no nie? To z panią rozmawiałem z tego, co przez Vox. Dobrze myślę. Tak, odwracasz się i widzisz typową przedstawicielkę wyższej klasy społecznej Imperium, ubraną w dobrze dopasowany szlachecki strój. Do tego na głowie nosi trikorn, czyli taki trójkąt... Kapelusz. Kapelusz taki, który kończy się
w trzech, jakby ma trzy rogi, tak? W ten kapelusz jeszcze jest wprawione jakieś kolorowe pióro, które dodaje temu całemu strojowi uroku. Tutaj jakiś żabot na koszuli i te takie falbany wystające spod tego stroju. Rękę ma zuchwale opartą na rękojeści zdobionej szabli, która wisi przy jej boku. Kobieta ma smagłe lico, spod tego kapelusza spływają kruczoczarne, długie włosy. Jest z przeciętnego wzrostu człowiekiem, dosyć urodziwym na pewno, ale jak na... Nie nosi się jakoś tak wybitnie ekstrawagancko, nawet jak na wolnego kupca, nie? Dosyć dystyngowanie, ale raczej można by powiedzieć, że po jej stroju, że nie należy do jakiejś bardzo takiej mocnej, silnej dynastii. Nie nosi się jakoś super bogato, czy coś takiego, żeby to podkreślało, że jest nie wiadomo kim, nie? Witaj, szlachetny kapitanie. Lekko się skłaniam, tak? Ona też się skłania, teatralnie jeszcze tam machając ręką. Spogląda na tych kapłanów, którzy was otaczają. Spogląda na brata Palara, skina mu bez jakiegokolwiek wyrazu, z enigmatycznym wyrazem twarzy. Potem spogląda na wizjer twojego hełmu i tak kiwa ci głową. Może przejdziemy się po tym wspaniałym przybytku, bo podziwiamy te rzeźby i... Z dala od... Anders, zachowuj się! Wybacz, szlachetna pani, słowa mojego pierwszego, ale tak, możemy się przejść. Zostawimy ciebie, panie, ze swoją... Zgubiłem słowo, przepraszam. Palar tylko skinął i ten, na swoich ludzi i oni tam udają się głębiej do tej kaplicy. Zaczyna słychać być ten jakiś dźwięk dzwona rozlegający się ze środka. Chyba czas na jakieś modły. Ale żeby na dzwonie nierówno grać, to trzeba też po prostu... Takie do... Patrzę, jak on odchodzi, odwracam się. Uszy świętobliwego czy mężczyzny nie będą nas już chyba słyszały. I tu się będziesz. Nie. Patrzę dookoła. Dobra, nieważne. Przejdźmy się w takim razie. Dobrze, czy pani też jest tak bardzo zapatrzona na to, co mówi Pelor, czy nie? Ona tylko uśmiechnęła się pod nosem, odwróciła się i idzie gdzieś tam przed siebie, ręce założyła z tyłu za plecami i wolnym krokiem przechadza się pomiędzy kolumnadami tego holu. Nie, ja nie jestem wyjątkowo świętojebliwa, jak to chciałaś powiedzieć, lordzie kapitanie. A tak w ogóle, co by imperialnym wyleciało mi słowo, popatrzyła się na ciebie pytająco. Zwyczajom stało się zadość Lynara Kobold z dynastii Kobold. Lord Kapitan Pokuty z Jokantos. Dobrze, patrzę się na nią. Dobrze, ja nazywam się Santiago de Novo, Lord Kapitan dynastii de Novo. To jest ciekawsze, reprezentując, nie wiem, weź mi przypomnij o mistrzu gry, ja jestem głową rodziny, czy? Aktualnie tak. Głowa rodziny de Novo. Lekko się uśmiecham. Rozumiem, a to są twoi przygłośni. A on jest szyją, tak. A to jest Cerbeb, znaczy przyjaciel, który został postawiony mi w momencie, w którym odchodziłem z wojska. Prawda, Anders? Prawda. No, też członek rodu de Novo. Doskonale, tutaj on mówiąc odwraca się i dalej idzie przed siebie. To skoro konwenansem za sobą, to tak bez zbędnego pierdolenia, kapitanie. Jak się podoba w tym zapomnianym przez Boga Imperatora miejscu? A nie podoba mi się, już nawet mam plany, jakby się stąd wyrwać. Będziemy potrzebowali wsparcia twojej jednostki. Cała zamieniam się w słuch w takim razie. Trzeba sprowokować osy do tego, by zajęły się czymś innym niż dwoma statkami, które będą się próbowały przebić do podnóża, wiesz. I domyślam się, że tym czymś miałby być mój statek. Chyba, że możemy z czegoś innego strzelać. Jeżeli wiesz może o jakimś statku, który mógłby
zostać potraktowany jako pokład bojowy. Możesz mi zdradzić taką rzecz. Wtedy być może uda nam się to zrobić bez straty twojego statku. To bardzo miło, że Lord Kapitan zakłada, że mój statek pójdzie w diabły w wyniku tej całej operacji. To na pewno jest pocieszające. Może inaczej, ja nie powiedziałem, że pójdzie w diabły, tylko chciałem zaznaczyć, że chcielibyśmy zminimalizować możliwość stracenia tak wspaniałej kontrahentki przyszłej, lekko się uśmiecham. O, i to jest słownictwo, które lubię. Widzisz, kapitanie, my wolni kupcy jesteśmy przede wszystkim ludźmi interesu i we wszystkim trzeba wypatrywać możliwość dodatkowego zarobku. Czyż nie? Więc przechodząc do rzeczy, lordzie kapitanie, jaką korzyść miałoby dla mnie mieć udzielenie tobie pomocy? Wyrwanie się stąd? To chyba oczywiste, ale wydaje mi się, że tak duże poświęcenie, jakie ode mnie poczekujesz i ryzyko, jakie miałabym się podjąć wraz ze swoją załogą, wymagają chyba nieco więcej niż tylko obietnicy wyrwania się stąd. Jeśli umrzemy, też się stąd wyrwiemy w jakiś sposób. Czyż nie? A co byś chciała, moja droga? Pokuta z Jokantos nie jest jakimś okazałym okrętem. Jest zaledwie kupieckim transportowcem, który przypadł mi w udziale. Co byś powiedział, kapitanie Denuvo, na swojego rodzaju sojusz? Sojusz przeciwko? Od razu nie, przeciwko. Sojusz. Po prostu. Moglibyśmy zawrzeć pewne traktaty między naszymi dynastiami, pewne umowy. Pytanie ze 100 punktów. Czy jesteś głową tej rodziny, czy tylko jednym z... Powiedzmy, że kimś w rodzaju czarnej owcy. Mistrzu gry, czy coś takiego jak przejście z jednej rodziny do drugiej się tu zdarza, czy nie? Nie no, przecież jak rodziny się łączą, no to się łączą rodziny. Dynastie Rogue Traders to tak właściwie jest bardziej takie określenie, które określa rzesze ludzi, którzy tworzą pewien... Jest jakiś tam główny ród, który przewodzi, ale w dużych dynastiach Rogue Traders jest wiele pomniejszych rodów, tak jak, nie wiem, w Grze o Tron pod Lannisterów podlegali jakieś mniejsze rody, które im służyły, no to w dynastiach Rogue Traders też jest jakiś na przykład jeden główny i są nie, jakieś... Ale mi chodzi mi raczej o to, czy mogą się przyłączać. Zasadniczo mogą wszystko, co podpowiada im ich mózg i wyczucie jakby w danym momencie jakiejś koniunktury, co by zawieranie sojuszy, umów, przechodzenie z dynastii do dynastii, no to wiadomo, że jeżeli jakiś kapitan wsławi się tym, że zmienia, jak chorągiewka na wietrze, zmienia fronty co chwila, no to okrywa się też złą sławą, że jemu nie można ufać, ale jak ktoś od czasu do czasu wykorzystuje okazję, żeby połączyć się z kimś potencjalnie silniejszym, coś na tym zyskać, to... Dobrze, to może w takim razie zaproponuję ci coś innego. Zamiast jakichś traktatów, to zostanie kapitanem jednego ze statków mojej dynastii. Brzmi interesująco. A powiesz coś więcej? Powiedzmy, że mam na oku statek, który być może wyjdzie ci... No, spodoba ci się. Ej. To... Nic. No. Tam nie mówię w tym, o... Nie, mówię. Nie wiem, gdyby tu Beatrice z tobą była, to miałbyś prawdopodobnie już ten nawał komunikatów na Voxie, ale jak to? To miał być mój statek. Ale ja nie mówię o tym statku. Nie, spokojnie. Pragnę zauważyć, że mamy jeszcze dodobić pewien deal z takim panem, który wysłał na nas murder servitory. On ma też dość fajny statek, prawda, Anders? Prawda. Nie wiem, o czym mówisz, ale pewnie tak. Jak to nie wiesz, o czym mówię? O tym, który wisi mi dwie nogi. A, okej. Okay. Tak, zdecydowanie. Kapitanie... Coś więcej powiesz na temat tego statku, bo jestem kobietą o dosyć dużych ambicjach, jeżeli wiesz, co mam na myśli. Tak, zostanie głową rodziny na przykład. Bardziej miałem na myśli zamianę kupieckiego transportowca na coś nieco bardziej okazałego. Mistrzu gry, tak poza grą, stać by było mnie jako Rogue Tradera na kupienie czegoś lepszego od transportowca? Na tą chwilę ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że musiałbyś poświęcić znaczną większość, część swojej fortuny, żeby nabyć jakiś okręt w tym momencie. Kludniemy jakiś.
Właśnie, no właśnie o to chodzi. Na razie mamy jeden na oko, aczkolwiek jest jeszcze w rękach kogoś innego. Lekko się uśmiecham. Ach, no tego rodzaju transakcja. No dobrze, na początek może małe ustalenia. Mogę ci pomóc. Tak się składa, że pokuta z Jokantos wisi na obrzeżach pasa asteroid i z jednej z burt nasze makrobaterie mają w zasięgu przynajmniej częściowo te dziwne okręty patrolujące przestrzeń dookoła tego cholerstwa, więc moglibyśmy otworzyć do nich ogień, aczkolwiek zdajesz sobie sprawę, że w tym momencie ściągamy na nich swoją uwagę, a no nie powiem, wyglądają groźnie. Przepraszam, droga pani, na siebie ich uwaga, nie na nich swoją uwagę. Jeszcze raz zapytam, nie widziałaś żadnego statku, który można by było użyć w taki sposób, jak ja powiedziałem? No niestety, z tego co mi wiadomo i na ile zbadaliśmy przestrzeń, którą daliśmy radę zbadać przez ten czas, który tu wisimy, nie znaleźliśmy nic, co by nadawało się w jakiśkolwiek sposób do użytku, poza jakieś fragmenty pokładów albo, tak jak tutaj kazaręką, takie zdychające części statków, jak tu. Ale ten pas kosmicznego śmiecia, który otacza ten cholerny konstrukt, jest rozległy na miliony kilometrów, więc może jeszcze coś można by tu było znaleźć, ale ile to zajmie czasu? Dziadki wymrą. Prędzej czy później wszyscy tutaj wymrzemy. Jak nie z głodu, to powybijamy się nawzajem. Jak ty się zapatrujesz na mutantów i to inne instwo? Na próbę zabicia każdego mutanta, albo te, które głosi ten stary czap? Nic mocno od ciebie. Ona tak spojrzała na Andersa, przyglądając mu się uważnie swoimi ciemnymi oczami. Potem przesunęła wzrok na ciebie. Powiedzmy, że imperialne credo leży mi na sercu na tyle, na ile musi leżeć. Ale wszystko zależy od okoliczności. Trzymam się tutaj z tymi pojebańcami. Obejrzała się, rozglądając się, czy żaden z nich nie słyszy. Tylko dlatego, że po prostu mam tu więcej spokoju i ten cały mertek nie truje mi dupy o kolejne transakcje i układy, na których wychodzę niezbyt korzystnie. Widzisz, to ciekawe, bo mertek dał nam broń, która jest w stanie zniszczyć. Albo czasowo wyłączyć. Albo czasowo wyłączyć przekaźnik. No to w takim razie, gdzie jest haczyk? Haczyk jest taki, że musimy na naszym stateczku, na mniejszym, polecieć i podłożyć tą bombę. Rozumiem, czyli potrzebowalibyście wsparcia i osłony. Myślę, że mogłabym wam zapewnić przynajmniej na jakiś czas, na tyle, na ile pokuta wytrzyma zmasowany ostrzał, jakim zapewne odpowiedzą te cholerstwa, które tam latają. Mistrzu gry, my możemy ruszać naszymi silnikami, czy wszystko jest jebnięte? Silnikami mówisz o karmazynowym królu? Tak. Nie, wy jesteście zawieszeni w kosmosie, tak jak wszystko inne, co jest większe niż jakiś wahadłowiec. Nie wiem, czy z obliczeń takich, wiesz, szybkich właśnie karmazynowy król jest w takiej odległości, że dałby radę wesprzeć. Nie ma szans, on wisi daleko, bardzo od czegokolwiek. Jakby se strzelał, to mógłby co najwyżej, nie wiem, skały rozbijać, nie? W pasie asteroid co najwyżej. Dobrze, no, mogę wam pomóc, natomiast chciałabym od siebie, Lordzie Denuo, kilku rzeczy. Być może byłabym chętna przyłączyć się do twojej dynastii, bo być może wydajesz się być bardziej perspektywiczną osobą niż ta, której aktualnie służę. Ale z drugiej strony chciałabym zapewnień przypieczętowanych twoim słowem, słowem wolnego kupca, że jeżeli chociaż część mojej załogi przetrwa ten czas, to żebyś przyjął moich ludzi pod swoje skrzydła, a także żebyś zapewnił mi bezpieczeństwo i wygodną kajutę na pokładzie twojego okrętu. No chyba, że pokuta z Jokantos wyjdzie z tego bez szwanków, co osobiście nie wierzę. W takim razie po prostu
dołączymy do twojej flotylli, lordzie kapitanie. Dobrze, to w takim razie masz moje słowo, że zajmę się tobą i tymi, którzy przeżyją lub całym startem, tak? Doskonale, w takim razie umowa przypieczętowana, a wy wszyscy jesteście świadkami. Tutaj spogląda po was, po Magnusie, po Quercusie i po Andersie oraz towarzyszący wam... Zgadzam się. No i wyciągnęła rękę do ciebie, lordzie Dluo. Podaję jej dłoń. Dobrze. W takim razie ja wracam na pokład pokuty skoordynować działania. Tutaj wysyła, wyciągnęła coś, jakiś swój ten, data slate, czy data patch, który nosiła gdzieś przy sobie i wysyłam ci kody komunikacyjne naszej dynastii. Możesz się ze mną swobodnie komunikować, kiedy zechcesz. Oczywiście, o ile będziesz w zasięgu. Dobra, przyjęłam. Niech będzie. Dobra. To jeszcze musimy przekonać tego dupka, znaczy tego świętego męża, by dał nam trochę mięsa, znaczy swoich... Lepszy już jest tam ten. Już tam to przecież obiecał. No dobrze, no, okej. Okay. Anders? Hmm? Czy ja mu przysięgłem, że wybiję te biedne mutanty, czy... że rzecz biorąc, nie. No, dobrze. Tylko miałem... Czekaj, jak on pozbyć to określił? Pozbyć się ich stąd. Pozbyć się ich, tak? To było. Dobrze tak, pamiętam, mistrzu gry? Pozbyć się ich stąd. Tak. To byłoby cenne. No, dobrze. Więc chyba zaczniemy rekrutować mutantę jako naszą podzałogę. A nie możemy mieć normalnej załogi ze statku imperialnego? Zawsze możesz rekrutować załogę z ocaleńców Malteka, nie? Tym bym za kurwę nie ufał. Tym mutantom może jeszcze trochę. O ile nie są naprawdę jakimiś wyznawcami czegoś innego niż Bóg Imperator. Ale możemy załogę uzupełnić pokutą z Akantos. Też prawda. O ile tylu ich przeżyje. Lekko, to już było wiesz na wewnętrznym. Znaczy wiesz, zawsze możemy skoordynować działania tak, że jak tylko silniki zaczną działać, to ratujemy załogi tyle, ile się da i pryskamy. Tak, tak mamy za... Taka jest... Taki jest plan. Dobra, okej. Okay. Mam pytanie. Myślisz, że damy radę to przeprowadzić? Ja mówię do mistrza gry. Czy raczej nie damy radę uderzenia już przeprowadzić? No myślę, że na pewno część przynajmniej. Dobra. Okej, okay, to w takim razie wracamy na statek. Mówię, czego potrzebuję do tego wcześniejszego. Nie do tego głównego, tylko 30 czy 40 chcesz ich wziąć? Pytam się do tego. Andrzej. 30 wystarczy. 30 plus uzbrojenie plus ich pilot, no i tyle. No tak. Przekazuję to, co potrzebuję, lekko przekrzywiając głowę, patrzę, jak się zaczyna pieklić, no nie? Mhm. Dobra, to jeszcze powiedz mi, czy chcesz, żeby ta kapitan Lynara w momencie, kiedy wyruszycie tymi dwoma gankaterami w kierunku instalacji obcych, żeby otworzyła ogień i osłaniała was ten swoimi makrobateriami na tyle, na ile się da i zajęła osy pustki. Czy w jakiś inny sposób ma wam pomagać? Czy jeszcze masz jakiś inny pomysł? Nie, no idziemy na pałę, na najbliżej, na tak jak zawsze to robi Anders. Ale to działa, sprawdzone. Okej, no dobra. No to kiedy już jesteście wszyscy gotowi, wszystkie gankatery są zaokrętowane, zaopatrzone i przygotowane do lotu, to Lynara potwierdziła wam, że w każdej chwili jest gotowa. A ja mam pytanie. Czasu na przygotowanie możemy mieć trochę, nie? Oczywiście. Sprowadzić jeszcze Akile i ewentualnie podzielić nas na gankatera i Akile. Mamy Akile Landera, nie? No, tak. Dobra, to ja nie wiem, czy do Akili. Mhm. Właśnie nie wiem, czy do Akili, czy tej bomby do Akili by nie przełożyć. Akila jest? Która jest mocniej uzbrojona? Akila czy... Gankater jest mocniej uzbrojony. Akila to jest... Akila to lądownik, on ma tam ciężkie bultery co najwyżej ma. Chociaż to, że to jest mniejsza jednostka, trudniej ją zobaczyć, trudniej ją... Także zadaniem naszym byłoby w Gankaterze byłoby osłanianie właśnie tej Akili. Tylko ta bomba, torpeda wirowa jest na tyle duża, że przynajmniej 4 osoby muszą ją nieść. No to akurat by w Akili weszło, bo w Akili się mieści 6 osób załogi. Znaczy 6 jest, nie załogi, tylko 6 pasażerów. Hmm. A czy nie jest nie opcja, żeby zrzucić tę torpedę jakoś nad tym ustrojstwem?
Było coś myślę, takiego, czy nie? Ustawić. Znaczy, wy nie macie dokładnych tam odczytów, bo to jest za daleko. Musielibyście się znacznie przybliżyć, żeby zeskanować dokładnie tą instalację, ale z daleka było na to, że sama, że ciężko powiedzieć, czy ta instalacja jest w jakiś sposób chroniona przez jakieś pola siłowe, czy nie, więc to dopiero będziecie wiedzieli, kiedy do tego dolecicie, nie? O ile przeżyjecie przelot w pobliżu Ospustki. Wtedy już nas nic nie będzie tego. Bo jak nas zjebią, to nas zjebią, zajebią. Proponuję wziąć Akila, na Akila ładować bombę i tragarzy. Znaczy nie tyle tragarzy, co powiedzmy czterech komandosów, dwóch mechanikusów. Komanda się donoszenia mechanikusów Słuchaj, do obsługi. Jesteś pewien, że chodzi mi o to, że my musimy i tak tam wylądować. Z tego, co wiem. My byśmy byli wtedy osłoną razem z tymi fanatykami. No dobrze, no to jest jakiś ten, ale my i tak musimy tam wylądować i wywalczyć im drogę. Możemy się ostrzeliwać z tego. Albo wylądować i przy ten drogę, ale to jest mniejszy statek. Mniejszy statek, mniejszy cel. No. Dobra. Zatem no to dwa heavy boltery, to dwa heavy boltery. No. To próbujemy chyba tak zrobić, no. I przy okazji też można wydać rozkazy bezpośrednio na Herozodnym Królu, żeby jak tylko silniki zadziałają, żeby przybyli na pomoc pokucie z Jokantos, a potem ratujemy kogo się da i czekamy. Dobra, dokładnie tak zrobimy. Dobra, przystępujemy do wykonania planu, mój drogi mistrzu gry. Okej, okay, dobra. W takim razie wyruszacie w skoordynowany sposób za wcześniej przygotowanymi pojazdami w kierunku olbrzymiej instalacji Juwat. W momencie, kiedy wchodzicie w zasięg os pustki patrolujących przestrzeń wokół tego konstruktu, pokuta z Jokanto zaczyna oddawać salwy, kolejne salwy z makrobaterii i błyski wystrzałów, smugi pocisków fruwający w kierunku przeklętych okrętów Xenos rozświetlają przestrzeń. Niebo, tak jakby wokół was, zaczyna płonąć w ogniu wojny. Teraz tak, poprosiłbym pilota, czyli zapewne Magnusa, o rzucenie trzech testów pilotażu. Plus 20, jak zawsze. Dobra. Plus manewrowość statku, z tego co wiem, no nie? Znaczy tak, najpierw ktoś powinien rzucić za ostrzał ospustki na ballistic skilla. Zaraz, bo ja mam dosyć wysokiego ballistic skilla. Ty testem plus o trudności plus 0. A potem, żeby ustalić, dobra, czy ostrzał będzie na tyle skuteczny, żeby dać wam osłonę przed tym, czy was zauważą, czy nie. Dobra, dobra, ale ja sobie to przerzucę z jednego punktu losu. Mhm. Tylko muszę kartę powiększyć. Punkty losu są chyba w combat, czy... A nie, są były nie. Tutaj... Okej, okay, dobra, to trzy bazowe. Okej, okay, to rzucam jeszcze raz sobie. No i teraz się udało. Okej, okay, więc w takim razie dostajecie ten... jak widzicie, działo nowych na pokucie z Jokantos, kapitan Lenara musi być całkiem dobrze wyszkolonych, ponieważ rejestrujecie na odczytach waszych radarów, że część z okrętów wroga zostaje trafiona pociskami i zaczynają zwracać się w kierunku źródła ostrzału i tam kierować swój lot oraz wiązki promieni energetycznych, które przecinają przestrzeń i próbują przebić się przez tarcze pustki zawieszonego w przestrzeni na obrzeżach tego pasa asteroid okrętu kapitan Lenary Cobalt. Więc teraz poproszę o trzy testy umiejętności tej pilot spacecraft z modyfikatorem plus 20 za osłonę kapitan Lenary. Trzy osobne testy za każdy z pojazdów, za dwa gankatery i za Akile. Dobra, to na początku Akili się udało i teraz za gankatery będę rzucał. Cały czas masz plus 20 od nas jeszcze, no nie? Nie zapominaj. To tylko na jedną turę, znaczy do jednego z tych rzutów możecie sobie, albo pod 20. Plus dobra, 20. Czyli to się nie udało z tych... Gankatewa, ale jeszcze mówię, że mogę dodać plus 20, czyli to będzie plus 40 ogólnie.
ale tylko do jednego z tych rzutów. Znaczy za nasz gunkater, jeżeli byś to dodał, to by ci się udało. Masz minus 5 tylko tego. I jakbyś dodał ten, to bym miał... Okej, okay, bo schizuję trochę. Chwilę przerwało, ale teraz jest już okej chyba. Tak, dobra, to ostatni rzut i to mogę już dodać plus 20, czyli ale nie będzie musisz, plus 40. No, poczekaj, bo rzuciłeś za nasz gunkater. W tej rundzie mogłeś dodać 20. Masz tylko minus 5 z tego, co widzę. No nie, dobrze widzę. Tak, bo więc jeżeli 85 na 80 rzucił. Więc jeżeli dodasz te 20, to będziesz miał setkę, czyli będziesz miał jeden po 105 sukcesu. Dobrze pamiętam. Tak? No. Dobra, to dodaj teraz i rzucam ostatni raz. Czy no, my możemy na ostatni ten jeszcze zrobić to samo, czy nie? Nie, no teraz już, jeśli zużyłeś na ten gunkater, no to ten gunkater fanatyków religijnych jest... Już bez bonusu. Dobrze, jest bonusem, no, jeżeli znaczy... go trafią, jest bonusem, no. Dobra, czyli ostatni raz rzucam na plus 20 i będzie. Tak. Mhm. 99. No to pech, bo to setka rzuciłeś. Widzicie, lecicie przez tą przestrzeń, wokół was toczy się wojna, wybuchy, rozbłyski energii i tak dalej. I w momencie ekran was jaśnieje, kiedy wiązka energii z osy pustki trafia bezpośrednim trafieniem w gunkatera fanatyków z Bractwa, którzy w okamgnieniu, w jasnym rozbłysku zamieniają się po prostu w kosmiczny pył. Trafienie było tak potężne, że z gunkatera nie zostało dosłownie nic. Więc teraz tylko wasz gunkater w towarzystwie Achilles, karmazynowego króla, leci coraz bliżej instalacji obcych. W tym momencie poproszę cię jeszcze, Magnusie Jacksonie, o drugi rzut za pilotaż. Za Achille osobno i za gunkatera osobno. Czyli też spacecraftu. Ale teraz już bez premii, tak? Tak, już wyszliście spoza zasięgu dział tego. Dobra, kapitan Lenary, więc już mkniecie po prostu blisko tej już instalacji. Okej, okay, dobra. Nie, ale możesz go zmotywować. Okej, okay, ale i tak pierwszy rzut mi udał się z 5 stopniami sukcesu i to dla Aquili będzie, więc dla Aquili mamy bombę przypomnę. Tak, tak. No, a my dodajemy 20 jeszcze dodatkowo. Motywacjami. Na gunkatera, bo na Achille nie trzeba. Dobra, to teraz dodaję 20 jako modyfikator i to powinno być. Plus 40 dokładnie. Nie, czemu 40 aż? Nie, plus 20, bo teraz było bez modyfikatorów już. Ale i tak 2 stopnie sukcesu. Doskonale. W takim razie bez szwanku, przynajmniej na tym etapie, udaje wam się podlecieć wystarczająco blisko kosmicznej stacji, która jest wielkości małej gwiazdy albo jakiejś dużej planety. Przelatujecie przez pustkę między pokutą z Jokantos a czarną gwiazdą. Wszędzie ciemność, która was otacza, jest żywa i przecinana wiązkami energii i błyskami eksplozji. Wkrótce jednak nawet one nikną w tle za wami, gdy po raz pierwszy macie okazję przyjrzeć się z bliska instalacji obcych. Ma tysiące kilometrów średnicy i wygląda jak wielka kula płynnej ciemności, która wrze i faluje na tle gwiazd. Na jej powierzchni błyszczą i skrzą się masywne wyspy o strukturze plastra miodu, wyrzucające strumienie podobnych do owadów myśliwców, które atakują waszych sojuszników w kosmosie. Jednakże jedna z tych wysp mocno się wyróżnia. Większa od pozostałych i zwieńczona kryształową wieżą połączoną z innymi migotliwymi strumieniami energii. Gdy się zbliżacie, wasz gunkater przechodzi przez swojego rodzaju kurtynę ciśnieniową lub niewidzialne pole siłowe i w tym momencie wasza Achille i gunkater przechodzą właśnie przez swojego rodzaju niewidzialne pole siłowe i nagle wasze pojazdy są atakowane przez silny, porwisty wiatr oraz czarny, przypominający smołę deszcz, który zalewa wam iluminatory i sprawia, że poza odczytami z urządzeń elektronicznych jesteście ślepi i nie widzicie, dokąd lecicie. Co bardziej niepokojące, tablice przyrządów waszych pojazdów zaczynają nieregularnie
migotać. Myślę, że powinniśmy teraz spróbować podlecieć się najbliżej, bo jaki był ostatni nasz widok? My lecieliśmy prosto w tą wieżę? Tak, mniej więcej lecieliście prosto w tą wieżę, ale po prostu przelecieliście jakąś magiczną, znaczy nie magiczną, tylko niewidzialną barierę. I znaczy być może magiczną, ciężko powiedzieć, nie? Jak to jest zasilane i czym. W każdym razie teraz jakbyście trafili tak jakby do atmosfery, która rzuciła was straszliwe turbulencje oraz smaga wasze pojazdy czarnym deszczem. A da radę coś zrobić z tym deszczem? Nie wiem, kurwa, włączyć wycieraczki czy coś? Ja bym mógł spróbować rzut na ksenos. Tak to deszcz, widziałem w życiu parę deszczu, tak? Znaczy ten deszcz to wygląda tak jakby padał w górę, a nie w dół. Czyli jakby wsiekł w waszą stronę. Czyli to jest raczej jakby unosił się z powierzchni planety i leciał w waszą stronę. Tej planety, stacji, czegokolwiek. Czegoś obcego. Dwa rozwiązania. Albo desant z bombą, ale to mamy... Nie wiemy, czy ten deszcz nie wyższy nam twarzy, czy się przez Wojcujdy, albo wypuszczamy bombkę tutaj. Nie, no bez sensu. Trzeba ją dowieść do tej wieży. Maksymum skuteczności. Rejestratory... Czy nam go wyrzuciło? O. Kiedy urządzenia pomiarowe informują was, że zbliżacie się coraz bardziej do tej kryształowej wieży, nagle rejestrujecie wysokie skoki energii. Drużynowy mechanikus wysyła nerwowe komunikaty, że kryształowa wieża wysyła w waszym kierunku potężne strumienie energii elektromagnetycznej, które uderzają w was, sprawiając, że zaczynacie być miotani w tym powietrzu jak szmaciane lalki, czy też jak jakieś latawce targane podmuchami szalonego wiatru. I chciałbym od ciebie, Magnusie, znowu rzut, dwa rzuty właściwie, za Akile i za Gankater, za test pilotażu, tylko tym razem z trudnością minus 10. Coaching, tak? Czy mi to zniesie tą karę? Akile, jak ma ten, słyszysz? Co? Akile, jaką ma sterowność? Pytanie dobre. Na tyle dobre, że muszę sprawdzić w dodatku, bo nie ma tego w podręczniku. Ja mam takie pytanie techniczne. My mamy oczywiście detonator tej bomby też ze sobą. Tak. Dobrze. No zapomnieliśmy to uściślić. No, ale tak, no. Mistrz gry nie zadał tego pytania, tak? Manewrowość plus 10. Czyli masz minus 0. Okej. Okay. Dobra, to już rzucam na 0. Powtarzam, ale to już ostatni raz. Okej, okay, to jest rzut za który z pojazdów? Akila. Akila, ale się znowu nie udało. Mhm. To niestety. I teraz rzucam za Gankatera. To też manewrowość na 10, czy babiczka. To miałbyśmy dali wsparcie dla Akili. No, dajemy mu wsparcie, plus 20, czyli masz na plus 10, tak? Do Akili, tak? Nie, czekajcie, jeszcze raz. Akila chyba się nie udało, nie? No tak, teraz na Gankatera. Akili się nie udało. Dobra, teraz na Gankatera, czyli plus 10 ogólnie, tak? Mhm. No, udało się. Zniszczyli nam to Akilę razem z zawartością? Sytuacja wygląda tak. Kiedy wyładowania elektromagnetyczne dosięgają waszych pojazdów, to oczywiście cała elektronika wam zaczyna wariować, ale ostatnie co widzicie, zanim zaliczycie twarde lądowanie na powierzchni tej światostacji obcych, jest urwany komunikat od załogi Akili, że stracili kontrolę nad swoim pojazdem i zbliżają się niebezpiecznie w kierunku powierzchni. Później komunikat się urywa. Wy uderzacie Gankaterem i szorujecie po powierzchni tej dziwnej planety, co sprawia, że w wyniku gwałtownych wstrząsów oraz rzucania wami po całym Gankaterze zarabiacie wszyscy po 1d5 obrażeń, przed którymi nie chroni pancerz, no bo to są obrażenia wynikające z gwałtownych sił, które wami ciskają po całym okręcie, więc sobie rzućcie 1d5 i sobie tyle ran dopiszcie. Czy to, że jestem w tym ciężkim pancerzu, mi coś pomaga? Chodzi mi o to, że wiesz... Mam szczęście, to wykończenie postaci. To rzucam.
piątkę. No to ja rzucę. Pięć. Aha. Nie mam do piątki. RD5. Wiesz co, to możesz rzucić dziesiątką i podzielić przez dwa po prostu. No w sumie. No kurde. Połe rany, bo... dwóch. Dobra, ja sobie zapiszę te rany. Zobaczę ile... Chyba nie powinno mnie tutaj uwalić. Ale rany totalne, bez żadnych ochron. Ja sobie to przerzucę. Pomogę. Mhm. No. Czy wy na ten, na pokładzie gankatera w tej ładowni dla jakiegoś większego oddziału zabieraliście ze sobą jakiś? No tak, na komandosów. No bo to był ten sam skład, co lecieliśmy z tym. Lecieliśmy na księżyc. No nie, to samo. Lordzie kapitanie, no jesteś, wyszedłeś z tego najbardziej bez szwanku. Natomiast jeszcze straciliście, jeszcze ktoś rzuci 1D20 i straciliście tylu jeszcze załogantów. To ja rzucę jako za odpowiedzialne. No 17. Rany boskie. Więc 17 członków waszego oddziału straciło życie lub zostało mocno ciężko rannych w wyniku tego twardego lądowania. Wasz gankater, szorując po powierzchni, zatrzymuje się w końcu i kiedy elektronika w końcu ożywa, dostajecie komunikaty, że na zewnątrz jest jakaś znośna atmosfera, na tyle, że void suity wytrzymają. Nie ma jakichś tam, nie wiem, kwaśnego środowiska albo jakichś czynników, które mogłyby zepsuć wasze void suity. Natomiast gankater będzie na pewno wymagał jakichś podstawowych napraw, zanim będzie mógł się wznieść w powietrze, nie? Natomiast z Akili tylko odbieracie jakieś pół kilometra stąd, odbieracie tylko jakiś sygnał bardzo taki delikatny i przerywany co chwila zakłóceniami elektromagnetycznymi, nie? Dobra, patrzę na detonator, czy bomba nadal jest, czy się rozjebała. Sprawdzić. Detonator ci pokazuje, że poza zasięgiem jesteś. O. No to musimy tam iść. No dobra. Pytanie, czy z tych 20 to przeżyło mechanikusów jakiś? Kilku chociaż? Jeden? To ten, jakby to określić. Ile tam zostało? Ile ich było? 30? Mhm. Rzuć K100, jeżeli rzucisz poniżej 30, to przeżył. K100, rany boskie. No nie. Nie mam mechanikusów, tak bym się znieść. Myślę, że tam musimy dać radę przynajmniej spróbować, bo inaczej tutaj skończymy. Już chyba nie ma. Komandosów idziemy do Kini. Dobra. No. Może tam któryś mechanikusów przeżył. Po dwóch. Ale zawsze. No. Takie pytanie, jak gdzie jest. A komandosi mogą próbować ogarnąć gankatera? Tak trochę? No mogą próbować, nie? Tam każdy z nich ma jakieś tam podstawowe przeszkolenie, jakieś techniczne. No. Nie jest to nic wielkiego. Muszę dbać o swój sprzęt, więc ale rozumiem, trochę, że tak. Nie, że Beatrice nie jechała, nie leciała z nami. Nie. Nie. Bardzo chciała, no, reperuje Barda. Bardzo chciała, ale niestety no, nie dała rady. No. Musiała zająć się przeszczepami narządów wewnętrznych dla tego, dla Quintilusa. Po tym, jak został prawie rozszatkowany przez tego Murder Servitora. Teraz, kiedy opuszczacie pokład Gankatera, widzicie, że wieża, do której lecieliście, jest naprawdę olbrzymim konstruktem, który jest w centrum tej wyspy, na której się znajdujecie. Otaczają was labirynty czarnych, żyłkowanych ścian, które wyglądają jakby były przetykane czymś w rodzaju czarnych diamentów. Zdaje się, że trasa, która przed wami leży, jest dosyć długa i kręta. Poprawiacie ekwipunek, sprawdzacie, czy wszystko, co może wam pomóc przeżyć w tym przeklętym miejscu, jest na swoim miejscu i działa, i ruszacie przed siebie. Kiedy zagłębiacie się coraz bardziej w ten dziwny konstrukt i wędrujecie tymi pokręconymi tunelami, widzicie, że ściany oprócz tych żyłkowań usiane są różnego rodzaju piktogramami, które przedstawiają zapewne jakieś dawno zapomniane historie i wydarzenia z okresu trwania i świetności rasy Xenos, która zbudowała tą konstrukcję. Chciał tutaj rzucić na zakazaną wiedzę. Mniej więcej, jak patrzę na te piktogramy, czy mi się coś z tym kojarzy. Rzucę sobie. Czy okay. Czegoś nie wiem na ten temat. To rzuć. Trudność będzie testu minus 20.
Minus 20, tak? To nie ma sensu, bo mam 19. No to nic nie wiesz. To dla ciebie jest to wiedza tak zakazana, że nie masz pojęcia. Natomiast... Szkoda, że nie mam jakiegoś... Im bardziej się temu przyglądacie, im bardziej jesteście przytłoczeni ogromem tej całej konstrukcji, tym coraz mocniej zaczynacie podupadać na duchu. Poprosiłbym was teraz o rzucenie testu siły woli o trudności plus 0. Willpower, tak? Po prostu. Tak. Oj, jakie mam dzisiaj rzuty okropne. Kapitan jest Stein. Okej, więc wszyscy, którzy nie zdali tego testu... Czekaj, 99 to jest pech, czy nie? 100 to jest pech, ale to ten... Tutaj akurat nie ma znaczenia. Wszyscy, którzy nie zdaliście tego testu, czyli wszyscy poza kapitanem, dostajecie 1k10 punktów szaleństwa, ponieważ te piktogramy zdają się jakby ożywać, kiedy na nie patrzycie i widzicie po prostu sceny jakichś okropnych rytuałów, jakichś rytualnych mordów, oddawania czci demonom chaosu, składania krwawych ofiar i temu podobnych historii. I ewidentnie to się bardzo mocno odbija na waszej psychice. A druga kara, która was dzięki temu spotyka, w następnym starciu, jeżeli by się wam przytrafiło, macie wszyscy minus 10 do testów umiejętności balistycznych i walki wręcz. Ja przerzuciłem sobie, bo jeszcze mogłem. Niestety nie, ale gdzie się wpisuje punkty szaleństwa? Madness? Insanity. Tak, ale chodzi mi o zakładkę po prostu. Insanity points jest w... na samym dole tego... talentów. A w talentach. I Insanity points tam sobie wpisujesz. Jak ktoś nabił więcej niż 10 albo więcej, sobie przestawia degree of madness na unsettled i musi rzucić ten trauma test. Okej, dobra, ja sobie zobaczę, jak to wygląda w podręczniku. Bo od 0 do 9 jesteście stabilni, a już od 10 jesteście unsettled i musicie zdać test traumy, jeśli ktoś przekroczył 10 dobra, punktów. Dobra. Szaleństwa. Jak ktoś miał startowe, no to mu się doliczają do tych startowych. Tak, to mam mi 1 i teraz mam 11, ale zaraz zobaczę. Trauma, tak? Czyli mam rzucić na D100, tak? Tak, znaczy tam klikasz po prostu trauma test. Po prostu klikasz. Przestawiasz sobie na tej karcie postaci na settled, na unsettled i klikasz trauma test. No to teraz rzucasz, klikasz traumę i tam minus, znaczy ten, plus 10 do rzutu dostajesz. Za to, za jeden stopień porażki. O Jezus, Magnus Jackson. Czyli co, zawody w wykończeniu postaci on da druga. Jest kompletnie straumatyzowany i nie może podejmować żadnych akcji przez 1 do 10 dni. Dobra, to rzucam jeszcze te 10 na liczbę. 3 dni. Czyli w tym momencie Magnus po prostu pada na kolana, zakrywa głowę rękami i zaczyna coś mamrotać coś pod nosem, krzyczeć, śmiać się, płakać. Jego ciałem wstrząsają jakieś szlochy, śmiechy. Wydaje mi się, jakby kompletnie mu odwaliło. Gdyż tak jest. Dobra, pytanie. Czy ja mógłbym mu pomóc za pomocą... Zwykle robię źle ludziom w ten sposób, ale czy może mu pomogę za pomocą mindproba? Bo mam coś takiego. Mam mindproba, ale mam jeszcze inspire, taką moc. To, że tak powiem, usuwa strach. To strach, a to nie jest strach, to jest ten. Ale po prostu jakiś, no wiem, ale kurczę, jakimś głębokim sądowaniem, no. Może, kurde, nie wiem, może, że tak powiem, może postać zarobi, że tak powiem, jakieś dodatkowe insanity, ale spróbowałbym go chociaż trochę podreperować. Okej, okay, tylko jak bardzo on nie zdał tego testu. On nie zdał, rzucił 53 na 33. Okej, okay, czyli minus 20 miał być do rzutu. A jak go, wiesz, dresie przez ten mikrofon, weźcie się kurwa w garść. Nie teraz. Musimy to zrobić, potem możecie się rozklejać. Wszyscy. Daję im plus 10 do testów, tak?
No dobra, spróbuję. Fetered Manifestation. 10 mówisz, tak? Spróbujemy. O kurczę, to tak nie może być. Not on my watch. Fetered, fetered. Dobijesz Magnusa. Spoko. Trzy stopnie sukcesu, więc... Quercusie, zaczynasz inwokować swoje astropatyczne mantry i sięgasz do osnowy, gdzie granica tutaj jest dosyć cienka, więc nie przychodzi ci tutaj z żadnym trudem sięgnięcie do mocy osnowy w tym miejscu i przepuszczasz tą swoją... To przepuszczasz zaraz, to... bo przepraszam, że przewalę, coś mi się tutaj nie zgadza, bo ja w jakby teście na opór mentalitom dostałem tylko minus 1 stopni. Wyrzuciłem 80, więc zamiast 180 powinienem mieć 90 na rzut trauma, chyba że coś czegoś nie doczytałem. To, a 90 co by ci dało? Bo może coś źle ustawiłeś modyfikator? Możliwe, bo do 90, czyli po prostu the character is constantly fearful, seeing danger everywhere. Czyli po prostu bonus na percepcję, ale kara na willpower, na 1d5. Czyli przestraszony, ale ten, tak? Ale czujny, no. Ale się rozgląda. Czyli tamtym czarem mógłby go zdjąć, tak? No wtedy inspiracją mógłby go wycofać z tego strachu, że tak powiem. No mógłby, spoko. Właśnie, czyli to byłoby prostsze do zrobienia. No to okej, okay, to mogę rzucić jeszcze raz, albo możemy uznać, że wyszło, no. No to dobra, uznam, że wyszło w takim razie. To zaczyna się nerwowo rozglądać i coś gadać do siebie. Zaraz zginiemy wszyscy, zaraz nas dopadnie. I oni tu są, coś rzuca jakieś dziwne teksty, zaczyna się rozglądać wkoło siebie, łapie się za głowę, jest spietrany jest ewidentnie. Reszta ekipy na niego się patrzy. Spod oka nikomu tutaj nie jest zbyt raźnie. Każdy się tu czuje nieswojo, ale zachowanie Magnusa jest no, nieakceptowalne na misji bojowej. Zachowuje się nieodpowiednio. Quercus, sięgasz po moc osnowy i za pomocą swoich mantr i inwokacji astropatycznych wpływasz na umysł roztelepanego Magnusa i sączysz mu tam do głowy jakieś pocieszające, inspirujące wizje i myśli, które sprawiają, że... Tak, on że tak powiem, dostaje wizję i inspirację, że sam imperator na niego spojrzał swoim ojcowskim spojrzeniem i wlał w jego duszę odwagę. Tak, widziałeś te wszystkie czarne myśli, te wszystkie okropieństwa, które ożyły w umyśle Magnusa. Widziałeś, że te piktogramy po prostu nabrały życia w jego głowie i wpłynęły na niego znacząco. Czy sam zresztą masz wrażenie, jakby się one ruszały i obserwowały was z każdego kąta miejsca, w którym przebywacie, ale jakoś udaje ci się zapanować nad tym strachem. W końcu ruszacie przed siebie dalej i po dłuższym czasie opuszczacie labirynt krętych, czarnych tuneli i wychodzicie na przestrzeń, która wygląda jak olbrzymi las. Las zbudowany z rosnących wszędzie kryształów. Na obrzeżach tego lasu, zaryta głęboko w gruncie, leżą szczątki wygorywające i płonące rozbitego lądownika Akila. Wystaje tylko kawałek ogona, wszędzie porozrzucane są jakieś te blachy i części, jednakże kiedy wychodzicie na tą krystaliczną przestrzeń tego lasu, do waszych woksów docierają urwane komunikaty. Ktoś z załogi najprawdopodobniej przeżył i nadaje komunikat SOS. Tutaj Tech Kapłan taki i taki. I tam tylko jak podaje swoje imię i numer identyfikacyjny. Wzywa się pomocy, coś tam. I cały czas takie jak zakłócenia cały czas. Dobra, zaczynamy, wiesz, idziemy w tą stronę, tak?
Staramy się go odzyskać. Tak, myśl, tyle to dzisiaj straciliśmy, że nie możemy. Więc poproszę wszystkich, którzy szukają, o rzut na percepcję bądź awareness. Rozumiem, że ten mój efekt tego szaleństwa już nie dotyczy, skoro zostałem uleczony. Tak, no tak, ale nadal wisi nad wami ta kara za test siły woli. Nie? Ale u mnie nie wisi. No poza kapitanem, nie? Ale ta kara jest tylko do umiejętności strzeleckich i do tego, i do walki wręcz. No nie, nie wyszło. Santiago i Anders. Więc tak, zacznę od Lorda Kapitana. Lordzie Kapitanie, rozglądasz się dookoła siebie i zauważasz, że między palącymi się szczątkami leży duża skrzynia, która jest trochę naruszona, ale z pomiędzy rozprutych kawałków metalu wystaje znajomy kształt torpedy wirowej. Twój detonator ożywa i sygnalizuje nawiązanie połączenia z zapalnikiem w torpedzie. Kiedy zbliżasz się w tamtym kierunku, widzisz, że w twoją stronę czołga się postać. Po czerwonych szatach poznajesz mechanikusa, który był zaokrętowany na tym lądowniku. Medika mi się przyda, czy nie? Na to? Możesz mu udzielić pierwszej pomocy na tyle, na ile jesteś w stanie, to może uda ci go postawić na nogi chociaż. Dobra, to próbuję to zrobić. To rzucaj. Anders mi się modli, tak? Prawda? Wspierasz mnie. No. Dobra, to mamy plus 10. Natomiast Anders Aleksandrow, podczas tego, kiedy się modli, wspiera kapitana, masz nieodparte wrażenie. Jeszcze raz powtarzam, przepraszam. Mam ostatni punkt. Jeszcze jeden punkt będę miał. Masz nieodparte wrażenie, że nie jesteście tutaj sami. I że zaczynają was obserwować coraz liczniejsze oczy i zupełnie obce oczy. Gdzieś tam na granicy widzialności dostrzegasz między drzewami jakiś ruch. Dochodzą też do twoich uszu jakieś dziwne szelesty i klekoczące dźwięki. I jest godzina 23. I jest godzina 23. Więc wpakowujesz Lordzie Denuo w mechanikusa jakiś szybki strzał ze steampaka. Sprawdzasz, czy tam mocno z niego cieknie, czy nie. I no, wymieniam już baterię. Tak, tak. Pomagasz mu stanąć na nogi. Ten tam. On był na heavy czy na lekkich? Ale kto? No ten mechanikus. Nie, lekko ranny był, uszkodzona miał nogę. To 4 punkty mu przywróciłem. Okej. Okay. Bo sukcesy mi nie tego, się nie doliczają do tego. Trzeba było zobaczyć wleczenie ran, bo nie pamiętam. A właśnie, El Capitano, a mógłbyś tak spróbować nas podleczyć? Bo w końcu odnieśliśmy pewne obrażenia przy twardym nadawaniu. Równo bonusowi wytrzymałości, Medicae, czekaj, Medicae. Pierwsza pomoc, co daje dodatkowe sukcesy. Pierwsza pomoc, co leczy tylko jedno obrażenie? Nie, no, damage removed 4, intellect bonus for undelighted damage. 1 for heavy or critical. No to dobrze, no to 4 mu uleczyłeś w takim razie. No, to tyle, jeśli chodzi o twój test Medicae. Natomiast Andersie, no, coś tu się zbliża do was. Nie wiesz ja co, ale... Ja przygotowuję broń. Jedną rękę młoda, drugą stronę alfa. Ja robię dokładnie to samo. Wystarczy na mnie popatrzeć, żeby wiedzieć, że coś się dzieje. No, no dobra, no i to w takim razie, jak tylko tego mówię, odpowiadam Quercusowi, nie teraz, wyciągając też 2 miecze. Mam władanie 2 brońmi, więc... Dostrzegacie, jak między kryształowymi drzewami i innymi roślinopodobnymi konstrukcjami rozpalają się kolejne czerwone punkciki. Potem takie szybkie ruchy między tymi tworami i zauważacie, że przebiegają między nimi takie pająkopodobne stworzenia, też wyglądające, jakby były zrobione z kryształu, które są wielkości dorodnego psa. I to właśnie one mają takie świecące
czerwone oczy zaczynają się gromadzić zewsząd wokół was i najprawdopodobniej nie mają przyjaznych zamiarów. Gramy dalej, czy kończymy na dzisiaj? Nie, myślę, że ta walka będzie na tyle długa, że warto to przenieść na następną sesję. Słyszę, że ja już chyba mam dosyć, bo myślę, że gdybym pograł dłużej Magnusem, to by nie dotrwał do końca, więc... A że nie chciałem... nie chciałbym po prostu zabijać postaci cudzego gracza, bo wystarczy mi zabijanie własnych, to... Moim zdaniem powinieneś dodać to, że właśnie nie był prowadzony przez tego, tak? Trochę złagodzić ten, tą końcu... To 10 wiesz tych... O, będzie mógł rekonwalescencji doznać na pokładzie. No. Jeszcze nie dość, że pół oszalały, to jeszcze sporo przywalił przy lądowaniu. No, Michał i tak miał ciągoty ku szaleństwu, więc... No, kolejny krok w odchłanie. Tak, kolejny krok w otchłań. Dobra. No to kończymy w tym miejscu. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękuję graczom za udział. Też dziękujemy mistrzowi gry za prowadzenie. No i co? Dostaniecie po 200 punktów doświadczenia, tak? Po ile? Po 200. Bardzo dziwnie wypowiadasz 250. To tak. No nie, ty mówiłeś działa. Coś o 350, tak? Nie. I na następnej sesji zaczniemy sesję od starcia z krystalicznymi pająkami. No. 200 się dodaje, tak? Pająki. Mam nadzieję, że one będą nieodporne na moje wrzeszczenie. Chyba, że ktoś z was ma arachnofobię, no to. Dobra, to więc nie. Jakby co, to ja z racji tego, że mnie nie było na tym statku, będę nieobecny, chyba że Michałowi znowu coś wypadnie, ale wtedy to dalibyśmy ci mi wcześniej coś, bo nie wiadomo, czy będę miał wolny. Spokojnie, zanim się ustawimy na następną sesję, to pewnie z półtora miesiąca. Dobra, to na razie, dzięki, pa. No, spadam, dobra, dobranoc. Miłej nocy. Dobranoc. W razie. Dobra, to drodzy widzowie, żegnam was serdecznie, życzę dobrej nocy i za tydzień najprawdopodobniej, jak się nic nie posypie, gramy w Zew Cthulhu i dokończamy, znaczy kontynuujemy przygodę w Londynie w roku 1890, a tymczasem dobranoc. Sayonara! Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.